Siemka ludziska, jestem Harry i pykam sobie w The Elder Scrolls 5 Skyrim. To jest kolejny odcinek z tej niesamowitej serii. Znaczy tam pindole by od rzeczy. W dzisiejszym odcinku będziemy robić misyjkę główną sobie. Tak, misję główną. Postaram się coś tam porobić. I co, zobaczymy co nam się uda tutaj. Mamy rozmawiać z tym smokiem i mamy robić... odczytaj prastary zwój przy załamaniu czasu. Więc musimy tutaj to zrobić. Posiadasz Kel. Lecimy. Prastary zwój. Tit, Krech, Kalos. No. Wstęga czasu drży pod jego dotykiem. Spoko. Niewątpliwie. Kroczysz ścieżką swego przeznaczenia. No ja. Kokan, Akatosz. Kości ziemi są do twej dyspozycji. Dobra, mogę już to iść? Zapewne ta piękna pogoda Skyrim, idź o której tak wiele słyszałam. Wypełnij no. swe przeznaczenie. Spoko. Zanieś zwój no. do załamania czasu. Dobra, nie zwlekaj. Dobra. Gdyż nadchodzi Alduin. No. Nie umkną mu znaki. Co zrobię? Odczytaj prastary zwój przy załamaniu czasu. Udało mi się odnaleźć prastary zwój, którego niegdyś norscy herosi użyli do przeniesienia Alduina w nasze czasy. Jeśli Parthun ma rację, to jeśli odczytam zwój w pobliżu złamania czasu, przywołam z przeszłości wizję przedstawiającą moment, w którym pradawni nordowie użyli przeciwko temu krzyku o nazwie Smokogrzmot. Aha, czekajcie, książki. Smok, krew, smok, słońce. To? Tu mamy... Chyba dobrze trafię, chyba do... Tak, chyba to jest to. O, jakie białe światło wykonano. Odczytaj prostory zwój, naucz się... od norskich bohaterów krzyku o nazwie... Czas ucieka! Bitwa! Narsfurtuse Alduin Vokri. Dziś przywrócone zostanie przywództwo Alduina. Spoko. Cenię jednak twą odwagę. Krivot Akrin. Gin na marne. A... Za Skyrim! Dobra, one walczą. Widzimy jak oni walczą. Dobra. O ty panie, co to jest za sztuczki? Ja tak stark chcę mieć. Ty panie. Co, pokonali go? Hakonie, wspaniały dzień, normal. Do prawdy. No. Czy potrafisz myśleć o czymś innym poza brukaniem krwią swego ostrza? Aha. A to istnieje A, coś jeszcze? Kolejny. Bitwa poniżej idzie nie po naszej myśli. Jeśli Alduin nie odpowie na nasze wyzwanie, obawiam się, że wszystko będzie stracone. Aha. Za bardzo się przejmujesz, bracie. Zwycięstwo będzie nasze. No jak? Dlaczego Alduin się ociąga? Postawiliśmy wszystko na twój plan, starcze. No. Przyjdzie. Nie zlekceważy naszego nieposłuszeństwa. Dlaczego miałby się nas bać? Nawet teraz. O. Nieźle go wykrwawiliśmy. Czterech jego krewniaków upadło dziś tylko od mego ostrza. Nikt jednak nie stanął jeszcze przeciwko samemu Alduinowi. Galtor, Sori, Birkir. No i co? Nie dysponowali smokogrzmotem. Aha. Gdy sprowadzimy go na ziemię, przysięgam, że odrąbię mu głowę. No. Nie rozumiesz. Alduina nie można zabić jak pomniejszego smoka. Jest dla nas zbyt silny. Godasz głupoty. Dlatego właśnie przyniosłem prastary zwój. Feldirze, obiecywaliśmy sobie, że go nie użyjemy. Ja nic nie obiecywałem. No właśnie. A jeśli nie. masz rację, sami uporamy nie się z Alduinem. Tu i teraz. O. Wkrótce się przekonamy. Alduin nadchodzi. Dobra. Niech tak będzie. No ale my możemy patrzeć, czy co? O, leci Alduin. Jest. Dobra, czekaj, nie wiem co mamy robić. Zuhimban.
Niech ci, którzy spoglądają z Songardu, zazdroszczą nam dzisiaj. No. Poznasz słowo mocy, śmiertelność, smokrok, zmor. Słowo mocy, zmor. I mocy, tymczasowość, smokrok, zmor. Okej. Poznaliśmy wszystkie słowa mocy, trzy sztuczkę. Parodis, Parturbax. Zatokie zęby w jego gardle. No. Umrzecie w przerażeniu, wiedząc, no, jaki los was czeka. Pochłonę wasze dusze, gdy przybędę do Sovngardu. Spoko. Jeśli dziś zginę, to nie ze strachem. Okay. Czujesz, o, że dobra, powiedz, co ja muszę robić. Bo mamy na to patrzeć tylko. Halo? Kurde, deska, ty! Dubia czulną, ty! Dubi, ty! Zeboja! To nie działa! Skorzystaj ze zwolnienia! Teraz! Wstrzymaj się, Alduinie, na skrzydle! Siostro Jastrzębica! Daj nam błogosławiony oddech, by ten kontrakt, no, został usłyszany! Przepadnij, pożeraczu światła! Ten leży, ten leży, ranny. Halo! Przełamujemy twoją władzę nad tą erą i przeganiamy cię! No. Przepędzam cię! Alduinie, wykrzyczymy cię z naszej śmierci, aż do spadku! O ty, panie! Pierdol niebieskie grzmotne, o teraz zielone. Przepędzam cię! To już to wszystko? Zadziałało. Udało ci się. Tak. Nie ma już pożeracza światów. Oby duchy miały litość nad naszymi duszami. No. A już idziemy na dół, tak? Spoko. Aha, to poznaliśmy słowo mocy. Wykonano. Naucz się od morskich. Pokonaj Alduina. Czekaj. Krzyki. Ty można się zniechęcenie wyszli. Aspekt smoka, czysty niebo lato. Półfurę żywą, nieogięta siła, umiejętność przymus, przymus. Krętwanie, przypomnę raz. Zabij, skąd śmierć. O, jest! Smoko grzmot. Okej, okay, smoko grzmot, mamy już to. Żołądek mam pełen dusz, pożartych śmiertelników. Do wakinie. Spoko. Stań na... tak. A weźmiemy. Przeciw swego przeznaczenia w Sovngardzie. No, co? To już koniec. A ty tu skąd? Spóźniłeś się, Alduinie. No, spóźniłeś się. To Wakinie. Użyj smokogrzmotu, jeżeli go znasz. Ale to niech on tam przyjdzie. Ty, panie, chodź tu. Dobra, mamy to. Ktoś go tam tko chyba, nie wiem. Dobra, chyba. Nie wiem, ile tu. Oj ty. Kuźwa, nie trafiłem. Czekajcie. Mikstury. Okej. Ty, panie, chodź tu. O ty. O. Alduin. No jest właśnie niżej, panie, hopie.
Jakieś smoki latają, więcej ich jest, więcej nie było. Czekajcie, muszę zmienić. 1282 828. Dawaj te. No patrz, kościół. O ty! Jakby on tak poraniżyć los. Alduin, pójdź tu! Z buju! Jest zbyt silny, gdy no. Lata. Sprowadź go na ziemię smoką smokę. Jakbym jeszcze dał rada. Jakby on tak wysoko nie lotał, jakby poraniżyć los. Kuźwa, idźcie mi stąd, panie. No patrz, pójdź tu! Alduin! Kuźwa. On jest kaś tam. O, jest. Dobra, mamy to. Mamy. Drugi, czekajcie. Szybki zapis. Dobra. Wygrozmy użyku. O, dobra, mamy to. Okej. Dobra, mu kolejny wzór. Dobra, mamy to. Dobra. Okej. Dobra, jeszcze koniec przyszedł, panie. To twoja szansa, do Maginie. Uderz z całą siłą. Spoko. Jor! Dobra. Zaraz to idę. Dobra, mamy to. Nie brak ci siły. No. Przecież jestem Alduinem. Nie do końca. Nie można mnie zabić. Nie dokonasz tego ty? Ani nikt o, zobaczymy. Wykonane zguba Alduina. Mnie się nie da zwyciężyć, śmiertelna duszo. Zmiażdżę cię. Pomów. A, mamy z nimi pomówić. Jednak już tu jesteśmy, to... Lot Krongrach. Zaprawdę posiadasz głos dowów. No. To zwycięstwo da do myślenia sojusznikom Alduina. No i co? To żadne zwycięstwo, przecież Alduin uciekł. Nili Vrahin Moro. No. Faktycznie to nie było pełne zwycięstwo. Ale nawet starożytni herosi nie byliby w stanie pokonać Alduina w otwartym boju. No, a jak? Alduin zawsze wykazywał się pachluk, arogancją władcy. No, tam godosz. Uznach garpa. Pierdoły. Dominację uznał za swój przywilej, wynikający z urodzenia. No. To powinno wstrząsnąć lojalnością służących mu dowów. No. Muszę dowiedzieć się, gdzie uciekł Alduin. Tak. Jeden z jego sojuszników mógłby nam to wyjawić. Mot Mahus. Aha. Nie będzie jednak łatwo nakłonić jednego z nich do zdrady. No. Może Hovkaseyun, pałac w Białej Grani, smocza przystań. Zbudowano ją, by więzić tam schwytanego dowę. Aha, i co dalej? Idealne miejsce do zastawienia pułapki na jednego z sojuszników Alduina, czyż nie? No jak, raczej. Jarl Białej Grani może mieć inne zdanie. Tak.
Lecz twoje Suum jest silne. Nie wątpię, że zdołasz go do tego przekonać. Aha. Dobra. Sumak Mora. To lecimy do Białej Grani. Szybciutko. Potrzebujesz zapasu? Uznaniu potrzebuję twojej pomocy. Muszę uwięzić smoka w twoim pozwolenia na zakup nie... O. Chyba źle cię usłyszałem. Nie. Myślałem, że prosisz o pomoc w uwięzieniu smoka w moim pałacu. Tak, tak, tak. Wiesz, że gdyby nie to... Wiesz, że gdyby to nie było ważne, taka prośba w ogóle by nie padła. Oczywiście. Udało ci się już ocalić Białą Grań przed smokiem. No ja. Mam wobec ciebie dług wdzięczności. No właśnie. Nie rozumiem, dlaczego mam wpuszczać smoka w samo serce mojego miasta, a. skoro tak się siliłem, żeby trzymać go poza murami. Zaraz ciebie... Zagrożenie jest większe niż ci się wydaje. Alduin powrócił. Alduin? Pożeracz światów? Tak, tak. Ale jak mamy z nim walczyć? Czy jego powrót nie oznacza kresu dziejów? Cicho. Bezsensowne jest tylko poddanie się przed walką. Jestem smoczym dziecięciem. Moim przeznaczeniem jest go powstrzymać. Nie mam o tym pojęcia, ale słyszałem... że wzywają cię Siwobrodzi. Mnie to wystarczy. A. Co to za brednie o więzieniu smoka w moim pałacu? Cicho. To jedyny sposób, by odnaleźć Alduina, zanim będzie za późno. Tak więc, Biała Grań stanie u twego boku, smocze dziecię. No właśnie. Podejmiemy ryzyko i okryjemy się chwałą. Nieważne, czy w zwycięstwie, czy w porażce. No ja. Jaki jest plan działania? Jak zamierzasz zwabić smoka w pułapkę? No. Jeszcze nie wiem, ale znam parę osób, które może zdołają pomóc. No cóż, zostawiam to tobie. Ufam, że znasz się na rzeczy. No ja. Tak chyba będzie najlepiej. Dobra. Będę miał czas sprawdzić. A gdzie musimy iść? Aha, czekajcie. Ta stara pułapka wciąż działa. Upadły. Naucz się krzyku, dzięki któremu weźmiesz oddech. Aha. I przekazać wieści. A tu co? Naucz się krzyku, dzięki któremu weźmiesz... Tak? A tu co? Aha, to tutaj pójdziemy szybciej. Dobra, do tego smoczka pójdziemy. Potrzebujemy sposobu na zwabienie smoka do smoczej przystani. Masz jakiś pomysł? Tak. No właśnie. Sam się nad tym zastanawiałem. Lingrach. Jeśli dotrę do tego momentu, to naważę na zdrowie po smakowałem komentarzu. Na wietrze głosów sprzymierzeńców Alduina, Pogaan Nahlas, Vokriva Hyun. No. Jeden pamiętam doskonale. Odahwin. No. On nam powie, gdzie przebywa Alduin. No i zarąbiście. Dawaj go. A więc znamy jego imię. Jak ma to mi pomóc, by... prowadzeniu go do smoczej przystani. Ach, zapomniałem. Jak uboga jest twa wiedza o dowach. Nasze imiona zawsze składają się z trzech rotmulak. Słów mocy. A, no właśnie. Par Tur Nax to Tur, czyli krzyk. Rozumiesz? A dobra, Partun Nax. Spoko. Dlaczego sądzisz, że przybędzie na wezwanie? Nie musi przybywać, ale dowowie z natury są bardzo dumni. No ja.
Niewielu mogłoby zwalczyć pokusę takiego wyzwania. Szczególnie od ciebie, Dovahkiinie. O, dzięki, dzięki. Jednak Oda Hwing jest zawzięty. Bozik pochopny. Wyróżniał się tym nawet wśród dowów. O. Nie oprze się wyzwaniu twego głosu, Dovahkiinie. Przybędzie. Spoko. Zapamiętaj jego imię. Oda Hwing. Posmakuj jego brzmienia na wietrze. Oda Hwing. Zrozum je swoim słuchom. Oda Hwing. Aha, spoko. Co dalej? Tu jest za jasno. Nie wiem, jak ty to znosisz. Nie, łowca wezwanie smoka i skrzydło wezwanie smoka, spoczko. Zostaw pułapkę, spoczko. Wezwanie smoka. Aspekt smoka, czyste. Furia nie wiem, siłami. Przyzwanie Durnevira. Nie, chyba powietrze, wezwanie smoka. O, to jest to wezwanie smoka. Więc teraz znowu do białej grani, moi drodzy. O, dobra. Teraz do tego. Masz więcej. Jesteście gotowi zostawić na smoka pułapkę? Moi ludzie czekają w gotowości, jak obiecałem. Wielkie łańcuchy naoliwione. Czekamy na twój znak. Spoko. Dobrze, złapmy smoka w pułapkę. Moi ludzie wiedzą, co robić. A ty zrób swoje. Los mego miasta spoczywa w twoich rękach. Tak jest, kapitanie. Wezwij do smoczej przystani. Dobra. Czekajcie. Szybki zapis na wszelki wypadek. Dobra, tutaj mamy wezwać smoczego tego, tak? Jeszcze do... Upewnimy się, czy mamy tutaj wezwanie smoka. Tak, skrzydło. Wezwanie smoka tutaj, prawda? Tak. Od Hwing! Okej. Jesteśmy gotowi. Dobra. O, wykonano, wezwij. Pokonaj i schwytaj. Słyszysz to? No, chodź tu. On jakiegoś chłopka wydupił, powiedz. O, pójdź. Zbliża się. No. Spokojnie mówię. Hej! Nie strzelać, póki się nie zbliży. Dobra, czekajcie, musimy go pokonać pierw. Chodź tu! Musimy go pokonać! Dobra. Dovahkiin, oto jestem! No. Okej, dobra, zaraz będę go mieli, bo to jest za dużo, ty panie. Tyle osób, to wiecie, co jest 5. Chodź tu nam, wezwałem cię. Dobra. Dobra. Dobra, on idzie. Bo...
Okej. O, dobra, mam go. Jesteś trupem. Tak? Chciałem się... zaczekaj. O, tu. Musisz coś załatwić w pojedynkę? W porządku. Chyba wytrzyma. Zubona! Coś mi się... Wiele wysiłku kosztowało cię zadanie mi takiego upokorzenia. No ja. Insiv Alduin, No. Zapewne chcesz wiedzieć, gdzie kryje się Alduin. Tak, tak. Zgadza się. Gdzie on się ukrywa? Inkwaza. Dobrze powiedziane. Alduin Boval. Przybyłem na wezwanie, ponieważ chcę osobiście sprawdzić twe tu. Spoko. Wielu z nas zaczęło kwestionować przywództwo Alduina i to, czy jego tłum jest rzeczywiście najsilniejsze. No ja. Za jego plecami oczywiście, Muni Maje, nikt nie jest jeszcze gotów otwarcie mu się sprzeciwić. Aha, spoko. Powiedz mi, gdzie szukać Alduina. Konsulat Krosis, przyjmij moje głębokie przeprosiny. Odchodzę od tematu. Spoko, czemu ty? Udał się do Sovngardu, by odzyskać siły, pożerając Silesejur, duszę śmiertelników. Zazdrośnie strzeże tego przywileju. O! Jego wrota do Sovngardu znajdują się w Skuldafn, jednej ze starożytnych świątyń we wschodnich górach. Idoran Pach Ogmidowe Lavaranty. Nie muszę cię zapewne ostrzegać, że cała jego potęga zbiera się właśnie tam. A, nie, nie musisz. Zulost Ofan Hinlan. Skoro odpowiedziałem na twoje pytanie, czy mogę odlecieć wolno? Obiecujesz mi służyć? Am? Służyć ci? Nie. Ni ty. Gdy i jeśli pokonasz Alduina, przemyślę to. Aha, spoko. Krosis. Jest pewien szczegół dotyczący Skaldafn, o którym nie wspomniałem. Więc powiedz mi, o co chodzi. Tylko wiesz? To, że choć posiadasz tłum godny dofów, to bez naszych skrzydeł twa stopa nigdy nie postanie w Skaldafn. Aha. Oczywiście, mógłbym tam z tobą polecieć, ale nie, jeśli jestem w ten sposób więziony. Aha. W takim razie mamy impet. Mam ci wierzyć na słowo? Dobrze, uwolnię cię, jeśli obiecujesz zabrać mnie do... Onikan Koravgan Mirad. Mądrze jest dostrzec, że nie ma się innego wyboru. No. Możesz mi ufać. Unitarulis. Alduin dowiódł, że nie zasługuje na władzę. Będę teraz kroczył własną ścieżką. No i dobrze, o to chodzi. Uwolnij mnie, a zabiorę cię do Skaldafn. No. Spoko. Będzie... Na pewno? Na pewno chcesz wypuścić tego smoka po tym, jak z takim trudem go schwytaliśmy? Tak. Tak, to pewne. Twój pogrzeb, twoja sprawa. Ktoś inny musi ci pomóc sprowadzić go z powrotem. No. Przygotować się do otwarcia pułapki. Testów tylko i wyłącznie w służbie nauki. Nie ma naprawdę zły pomysł. Kontynuujcie, żołnierzu. Część planu smoczego dziecięcia. No. Na wszystkich bogów. Aznu, Zinidain Rufi, Astwal. No. A on teraz musi tutaj iść, a? Nikt tam pokroczy. Teraz. Saraów, zgodnie z obietnicą czekam na twój rozkaz. Czy chcesz już zobaczyć świat z perspektywy dowów? Dobra, i to już tak.
Zaczekaj, muszę się przygotować. Krew Zini, wolność przez tworzy woła. Ja już tutaj zakończę. Muszę zostać tutaj, Nogol, zgodnie z obietnicą. Ja tutaj zakończę odcinek. Jeśli tak, jeśli Ci się spodobał, zostaw suba z dzwoneczkiem, to ten czerwony guzik pod filmem, oczywiście ma być szary. Zapomnij o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z filmami. Oczywiście łapa w górę dla zasięgu i motywacji. Jak chcesz, to pierdolnij też komentarz, a z wami żegnam i na razie do następnego odcinka. Elo, na razie.